Witam Was wszystkich. Jutro, czyli sobotę, minie tydzień. Od kiedy w moim akwarium mam pięć sztuk skrzyczyków karłowatych. No i tak sobie pomyślałem, że nagram krótki film o nich. Myślę, że coś więcej już mogę o nich powiedzieć po tygodniu obserwacji. Jeśli chodzi o te ryby wpuszczone do akwarium, dosyć szybko się zadomowiły. Coraz śmielej zaczęły Pokazywać się na przodzie akwarium, tak jak teraz tutaj widzicie. I jeżeli chodzi o jedzenie, nie ma naprawdę żadnego problemu: czy to pokarm mrożony, płatki, czy nawet też granulki. Bardzo chętnie jedzą. Zawsze są pierwsze do jedzenia, co najbardziej cieszy. Mają apetyt, nie wybrzydzają, więc można ich dosłownie każdym pokarmem karmić. Jeśli chodzi o ich zachowanie. Fajnie się ich obserwuje. Ciekawe mają y, sposób taki poruszania się w akwarium. Bardzo momentami przypominają bojowniki. Też y, no, wyglądowo można powiedzieć, że takie są miniaturki górami. Bo to jest ryba spokrewniona, tylko to jest taka, no, można powiedzieć, nano ryba w porównaniu do klasycznych górami. To jest rybka, która może ma może nie więcej jak centymetr Większy rozmiar od bystrzyka Mandy. I tak, z perspektywy już tygodnie czasu, muszę powiedzieć, że to była dobra decyzja. Taki trochę spontaniczny wyjazd do sklepu, bo przez przypadek na Facebooku zobaczyłem, że są w zestawie. No i kupiłem. Akwarium trochę nieprzygotowane mam, ponieważ akurat była świeżo przycinka robiona, ale już powoli się zagęszcza, więc myślę, że będzie. Im tutaj coraz lepiej w tym akwarium. Niestety, ale ciężko ostre złapać, bo one są momentami tak szybkie i też małe, że aparat, no niestety, momentami nie wyrabia, żeby złapać ostrość. Tam może je no, dalej pokażę sztukę. Mamy samczyka. Jeśli chodzi o obsadę. Tutaj, mam można powiedzieć, książkowo dobraną obsadę, czyli takie towarzystwo niezbyt duże, czyli Kiryski, Bystrzyki, Amandy. I w takim towarzystwie te ryby najlepiej się czują. Nie są zdominowane przez jakieś większe osobniki i widać, że im, tak powiem, tutaj dobrze. Cały czas są widoczne, mają apetyt, ładne kolory. I z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że to był naprawdę udany zakup, a nie ukrywam, że trochę. Takim strachem jechałem po nich, ponieważ ja tych ryb nigdy w życiu nie widziałem. Tylko tyle, co gdzieś tam na YouTubie w internecie, jakie zdjęcia, filmy. I moment zakupu to był moment, kiedy te ryby pierwszy raz na żywo zobaczyłem. I od razu stwierdziłem, że muszę je kupić. Muszę dać im szansę i zobaczyć, jak one będą u mnie się sprawowały. I myślę, że z perspektywy tygodnia czasu to był naprawdę udany zakup, dobra decyzja. W przeszłości, dawno, dawno temu, miałam dużo dużo większe akwarium. Miałam w nim też m.in. górami. Z górami też miałam jak najbardziej pozytywne doświadczenia. No i tutaj też to się sprawdziło. Naprawdę fajne rybki. Jeśli chodzi o ubarwienie, coraz bardziej widać, jak one nabierają kolorów, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o akwarium, taka trzydziestka, jaką ja mam na takich harem, dwa samce plus 3 samice, jest naprawdę ok. Chociaż jakby ktoś miał większe akwarium, też dobrze zarośnięte, to na pewno będzie to na plus. Więc naprawdę moi drodzy, jeżeli ktoś z was zastanawia się takimi ciekawymi rybami do takiego co czy jest to akwarium, to szczerze polecam. Nie wiem jak tam z dostępności jest w sklepach zoologicznych. U mnie nie jest tak łatwo. Ale wiem, że przez internet można kupić po 7-8 zł za sztukę, więc nie jest jakaś tam wygórowana cena. A naprawdę nie pożałujecie rybki, fajne w obserwacji, pięknie ubarwione. Jeżeli ktoś z Was chce mieć ryby takie trochę nawiązujące właśnie do momentami do bojownika, bo tak, momentami te też potrafią uważnie obserwować yy, gdzieś tam przyciskać się między roślinami jak bojownik. A te z drugiej strony chcę mieć jakoś jeszcze obsadę w akwarium. No oprócz krewetek, bo skrzyczyki w moment wypolują wszystkie sztuki. Tak najbardziej takiego małego akwarium towarzyskiego, mogę polecić. Może tak jeszcze na koniec, jak już nagrywam film, kilka słów o zbiorniczku. Dzisiaj był serwis podmiana 5 litrów wody, czyszczenie szyb i uzupełniłem. Piasek na plaży troszeczkę usunąłem starego, dosypałem nowy. Mech, który tutaj dosyć duży był, został w całości zerwany. Przywiązana nowa sezonka. Najwyżej na tej gałązce korzenia mam mech Taiwan Moss, gdzie go tam wydobyłem. Taki najciemniejszy zakątków w akwarium. Nie wygląda najlepiej, ale myślę, że tutaj odżyje. Damy mu szansę, zobaczymy co będzie z nim. No i w zasadzie to tyle. Więc, ja, że tej rzeczy żadnych porządków nie robiłem, bo tak, powiem, nie ma potrzeby. Jest wszystko ok. Rośliny już, zwłaszcza po on po przecince się ułożyły, zaczęły rosnąć. Reszta też w swoim tempie rośnie. Bardzo zadowolony jestem ze zwartki maleskiej. Tej, jak widzicie, pełno odrostów. Tam mamy kolejny. Tutaj jeszcze gdzieś. O proszę bardzo, jak widzicie, ryba prawie tak samo ciekawska jak, yy, jak gubiki. Czy jak się podejdzie do akwarium, to w moment podpływają, patrzą, obserwują co się dzieje. Nie są takie pochliwe jak wyszyki yy, Amandy, które gdzieś tam daleko, daleko sobie pływają. Tylko tak jak mówiłem. Zawsze jej z przodu, zawsze patrzą, co się dzieje, i tak pod tą zwartką się przyciskają i szukają czego je do zjedzenia. Tak jeszcze może trochę ich pokażę, bo tak niełatwo złapać ostrość aparatem. Niełatwo ich uchwycić, ale udało się, jak widzicie, tym razem. Jest szansa, żeby popatrzeć. Tu mamy ładnego samczyka, który ma właśnie taką sporo ilość niebieskiego koloru. Tu obok, proszę bardzo, mamy samiczkę. Jedną z trzech, sam sobie przypomnę, mam dwie sztuki. Tutaj kolejny samczyk. Jak chcą to, e, proszę bardzo drugi, jak chcą to potrafią zapozować. Jak chcą to potrafią ładnie wejść w kadr. Co mnie bardzo cieszy. I wracając do tematu zwartek. Tam daleko daleko. Tak więcej w środku kadru są dwie malutkie sadzonki, które już mają listki. Tutaj jeszcze jest z zakorzeniem jeden i drugi odrost. Tutaj mamy kolejną sztukę. Próbuję wam jeszcze pokazać tego odrostu zwartki, Proszę bardzo, jaka, jaka ogromna odyga, tylko patrzeć kiedy wyrośnie coś nowego. Naprawdę, że chodzi o tę roślinę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Fajnie z niej można zrobić trawnik, co mi się bardzo podoba. I taki ma planżu tej zwarskiej było jak najwięcej. Jeszcze spróbuję, może te skrzeczyki pokazać. Może uda się jakieś zbliżenie zrobić, ładne, kadr jakiś. Tutaj mamy samiczkę. Tutaj znowu samczyk. No i myślę, że jeżeli chodzi o 30-litrowe akwarium, to byłoby tyle. Jeszcze na koniec taki szybki rzut na 10-litrową kosteczkę. Cały był prowadzony serwis w akwarium. Odmiana 1,5 litra wody, czyszczenie szyb. I ogólnie akwarium, jak widzicie, prezentuje się dobrze. Tak jak wspominałem w ostatnim filmie, były dwie krewetki z ajeczkami, więc pewnie gdzieś tutaj trzeba będzie wypatrywać powoli młodych sztuk. Mchy, oczywiście, w dobrej kondycji. Ładnie sobie rosną, zdrowe są. Tutaj mamy statko moich małych robali. Były karmione, więc jeszcze to poszukują jakiś resztek jedzenia. Krewetki, oczywiście, dobrej kondycji, ofiar żadnych nie ma. No i chyba to tyle w tym filmie. Udało mi się wam pokazać te skrzyczyki, bardziej tak z bliska, jak one się prezentują. Jeszcze taki na koniec rzut oka na akwarium. Tak, jeszcze może tak nawiasem mówiąc, sorry za takie trochę chaotyczne te moje filmy, ale nigdy pod ręką jak coś tam nagrywam, nie mam jakiejś kartki z scenariuszem, że najpierw opowiem o tym, o tamtym. Tylko po prostu staram się jakoś tak mówić, co mi przyjdzie, szerze mówiąc, do głowy. Ale chcę, żeby te filmy były takie no, naturalne, nie takie wyreżyserowane. Jak widzicie, miałem już nie mówić o skrzeczykach. Chciałem pokazać Wam zwartki, to nagle się pojawiły i była okazja, żeby ich pokazać w pełnej okazałości, więc no niestety tutaj żadnego scenariusza, w przypadku takich filmów nie ma co robić. No i ja zawsze nagrywam film to od razu z dźwiękiem, nie tak, że nagrywam jakieś kadry. A później gdzieś tam przez komputer jakiś program dokładam głos i jakieś omówienie tego, co jest na, na filmie. Więc moi drodzy, to tyle. Jeśli chodzi o moje szkiełka, o moich nowych lokatorów, pozdrawiam Was i oczywiście życzę wszystkim udanego weekendu. Trzymajcie się. Hej.